Mamy relacje z drugiej rundy 2022 Polskiej Ligi Wraków w Szczuczynie. Tak, czasówka rozgrywana jest pojedynczo, czyli w momencie, jeżeli mamy sytuację, że auto minęło nasze stanowisko, oznacza to, że kolejne pojawi się dopiero, gdy to auto zjedzie z toru. Nie ma sytuacji wjazdu dwóch aut na tor. Jeżeli mamy sytuację, w której coś się zadziało, czyli nie wiem, przyjeżdża jedno auto, a za chwilę pojawia się jakieś drugie, to nie jest auto nasze, powinno zostać zatrzymane, strażacy reagują. Ważna rzecz, wszystkie auta przejazdowe są oznakowane i są z numerem bocznym nadawanym tutaj przez Polską Ligę. I one są ogólnie głośne, czyli tak naprawdę dużo wcześniej już wiemy, że ktoś będzie nadjeżdżał. Czyli tutaj nie ma jakichś tam pomyłek tak naprawdę. Moi drodzy, bezwzględnie wielka prośba. Zasada zachowania ostrożności, ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności, ta, którą znacie z ruchu drogowego, tutaj to wszystko razy 10. Tu nie ma sytuacji, że a może się uda, tu są zawsze sytuacje. Reaguję, interweniuję, jestem osobą odpowiedzialną. Nie ma, że a on tam się na pewno zmieści, przejedzie. Nie. Jest informacja, jest zatrzymany. Nie ma mowy o tym, żeby gdzieś tam ktoś poruszał się. Obserwujemy. Wiem, że ciągnie, żeby obserwować pojazd, który się porusza torem, ale przede wszystkim obserwujemy pobocze, obserwujemy gdzieś dodatkowe miejsca przejazdy, gdzie może się pojawić osoba piesza. I ona natychmiastowo zostaje zatrzymana i tak jak powiedziałem, w odległości 20-30 metrów można spokojnie obserwować, nie ma sprawy. Natomiast nie ma podchodzenia, nie ma kibicowania przy krawędzi bezpośrednio jezdni. Jezdnia, pobocze, rów melioracyjny, rów odwadniający, to jest granica za linią drzew, proszę bardzo. Nie ma wychodzenia, nie ma, mimo tego, że ktoś bardzo prosi i jeszcze naszym znajomym jest. Nie ma takiej dyskusji, bo bierzemy wtedy za niego sobie odpowiedzialność. Jak widzicie, nasze prace będzie wspomagała, a właściwie kontrolowała również policja, która została poinformowana o godzinowym rozkładzie tego naszego przejazdu, pokazu i o czasie realizacji. Tu musi na pewno manik stać z alkomatem, żeby nikt nie ruszył bez tego, bez sprawdzenia alkomatem na starcie. Manik przygotuje ci ten... No tak, żebyśmy się tylko widzieli, nie? Tak. Jeżeli puszcza start, ja naciskam stoper. Tak. Startowo. A, i tam tak. Spisuję metę. O, dokładnie, tak może być. To wiesz co, to manika zostawię sam do startu i do sprawdzania alkomatem, tak? No. Okej. Okay. No i tak, żebyśmy się widzieli, no to 100 metrów, to będziemy się widzieć. Tak, on dobra. On przed nie start, ja... To tylko nasi, żeby wziąć te czerwone flagi, bo tylko czerwone tu nam potrzebne. Startujecie za przebieg, za pomiar czasu, za naliczanie punktów karnych. Odpowiedzialna jest oczywiście jedyna osoba, która się na tym wszystkim zna, czyli Polska Liga Wraków, Mariusz i jego sędziowie. Dostosowujemy się do wskazówek osób kierujących ruchem. Jeżeli pojawia się flaga, jeżeli pojawia się uniesiona ręka, czy to z klasy mundurowej, czy to strażaka, reagujemy. Spokojnie, świat się nie skończy. Wrócisz, objedziesz jeszcze raz. Będziesz chciał, pojedziesz czwarty. Nie ma problemu, sobie później. Ale czasowy przejazd musi się odbyć w sposób bezpieczny. Ustawione są trzy szykany z bel. Ja wiem, że ktoś może spróbować przejechać je na ostry i piździe, tak? Ale to nie o to chodzi. Cztery bele, cztery potrącenia, 20 sekund mi nadrobisz. Jeżeli chcesz się przejechać tymi drogami jak ekspresówką do Łomży, no to po co to robić? Liczy się też umiejętność pracy gazem, hamulcem, kierowaniem pojazdem. To wszystko ma swoje znaczenie, więc nie potrąć tej beli. Nie rozwal jej, nie dostań karnych sekund. Pokaż, że jesteś kierowcą. To jest sztuka, nie tylko dać w rurę i prosto. Dobra, to my już ustawiamy was. Wy się na asfalt, bo wyjeżdżamy tak, powoli. Łukasz, kurwa! Numer ten i ten. I to będzie mi podawał po prostu numer sądowy, tak, podjeżdża i ja będę zapisywał. Tak, bo ty musisz zapisać sobie numer sądowy. A ja będę sobie na starcie. Tak. No to tylko podawaj, startuj, znaczy tam numer, pyk i gol. Ty masz, duchu, tą kartkę czasową, tak? Na tym, na desce masz. No i dobrze, i wszystko elegancko.
Nie gadajcie na ten, bo na chuj ten. Później. Policja nas słyszy też. No tak, bo teraz cały czas zamulamy. Ja wiem. Ale wiesz co, jak na zawodach czasu mi się trafiła osoba, która ciągle gadała przez radio, to później automatycznie wyciszasz i wreszcie wyłączasz. W połowie zawodów już nie słuchasz niczego w tym, w radiu, bo już cię to po prostu wkurwia. Zaraz, Łukasz. Tutaj to nie potrzeba. A, tu. Tutaj. No dobra, to bierz go. Raz. Dobra, ja zawracam do siebie. Na pierwszej pozycji mamy załogę 263, na drugiej załogę 267 i 41. Podejdź tutaj. Okay. Nie zdążył jeden chłopak bez te wystartować, nie ode mnie, nie? No. To może się przepisać do proto i iść proto na może proto na dzikiej kartę. No to jeszcze nam powiedz, co? Tak, tylko chcę powiedzieć, że... Nie, tam, powiedz, że na proto niech na dziką kartę idzie. Na drugiej pozycji 57. Ale wiesz co, w Szczuczynie wcześniej też było tak, przy Targowicach mieliśmy, przecież jak dziewczyny poszły, to nam wszystkim tak, kopary w dół i tylko te belki z sianem w jedną i w drugą stronę latały, no. I też pierwszy wyścig kobiet i tam powiem ci, że masakra. Czekaj, Daro.
Dobrze, moi drodzy, zapraszam, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jak zwykle koniec zawodu, więc ogłoszenia parafialne muszą być. Przede wszystkim chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Oczywiście podziękowań jest cała moc. Po raz kolejny Mariuszowi, który tutaj dba o organizację całych tych zawodów, zawsze dzwoni i mówi, co mamy zrobić. Gratulacje, chłopaki. Gratulacje. Brawo wielkie dla chłopaków tutaj. Do podziału. Puchary w górę. Kto wygrał? Dokładnie.